Witam. Chciałam się przypomnieć o bardzo ważnej dla nas wszystkich kwestii, czyli opiece medycznej w Polsce. Bardzo często osoby zapracowane zapominają o profilaktyce w tym zakresie. A należy pamiętać, że jest to ważne dla nas, ale również dla członków naszych rodzin pozostających w Polsce. Dlatego chciałabym dzisiaj przypomnieć, czym jest druk S1 oraz karta EPUS i jakie dają nam możliwości. Po pierwsze, druk S1 pozwala przenieść prawo do ubezpieczenia na teren Polski. Po drugie, dotyczy zarówno osoby pracującej w Norwegii, jak również małżonka i dzieci. Po trzecie, pozwala korzystać z usług NFZ-u w Polsce bezpłatnie. Co należy zrobić? Wystarczy złożyć wniosek do HELPO, a z otrzymaną decyzją udać się do oddziału NFZ-u w Polsce, gdzie oznaczą nas jako osoby ubezpieczone. Warto pamiętać o tym wcześniej, ponieważ HELPO ma czas na przesłanie decyzji do 8 tygodni. Drugim, bardzo popularnym rozwiązaniem jest karta EPUS. Chroni nas ona w nagłych wypadkach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także korzystać możemy z niej nie tylko w Polsce, ale również na wakacjach czy podczas podróży do Polski. Niestety, posiadając jedynie te opcje, nie możemy umówić się z wyprzedzeniem do lekarza specjalisty. Jak zawnioskować o kartę EPUS? Posiadając stały numer personalny, zawnioskować można elektronicznie, a decyzja powinna do nas dotrzeć do 10 dni roboczych. Mam nadzieję, że udało mi się podkreślić, jak ważne jest posiadanie druku S1 oraz karty EPUS. Co ważne, można zawnioskować o dwie formy jednocześnie. Jeżeli będę mogła pomóc przy uzyskaniu opieki zdrowotnej w Polsce, zapraszam do kontaktu.